Witam serdecznie, witam na kanale Akwarystyka z Pasją i zapraszam na kolejny film. Dziś film poświęcony barwniakom Thomsona. Massa, przepraszam. Z tym karabinem mi się zawsze kojarzy. Obiecałem, że co nieco powiem na temat tych właśnie barwniaków. To, co zaobserwowałem. Ale najpierw wróćmy troszeczkę w przeszłość i skąd te ryby u mnie się wzięły. Więc ja na te ryby już polowałem jakiś czas temu, ale wcześniej chciałem jeszcze inne, które jeszcze prawdopodobnie zdobędę. Więc no w lato udało mi się 10 sztuk. Miało być 8 sztuk, przepraszam, miało być 4 pary. No i ogólnie to one wyglądały na 4 pary. Ale później się okazało z czasem, że jednak 2 to są samce. I teraz mam problem. Jest to nieduży, ale jest. Czyli mamy 6 samców i 2 samice. Raczej. Jest jeszcze w jednym przypadku podejrzenie, że jednak może to być samica, nie samiec, ale to jeden przypadek. Ale ja stawiam, że raczej to jest samiec, więc to uznajemy, że jest 6 samców i 2 samice. No to się zrobił taki problemik, że mamy tylko po prostu 2 samice. Ryby nie są bardzo popularne w Polsce ze względu na to, że w sklepach one wyglądają źle. To znaczy, no bo są to młodsze osobniki, choć nie są już małe, już można płeć u niektórych rozpoznać. I jakoś tak nie przyciągają, a to są piękne ryby. Naprawdę jako dorosłe, bo to już mamy dorosłe, młode dorosłe, które naprawdę wyglądają przepięknie. Ryby są bardzo spokojne. Wiadomo, pielęgnica ma swój temperament, ona musi troszeczkę poszaleć, musi czasami kogoś pogonić, nastraszyć, o, tak jak tutaj było. A tu jest, widzicie, samiec i samica. Samiec zachęca samicę do tarła swoim tańcem godowym. Fajnych, o, a tu są dwa samczyki, które się stroszą. Straszą się jeden przez drugiego. No i przez to, że mam tylko 2 samice, jest duża konkurencja. Ryby przyjechały do mnie z Białegostoku poprzez to, że chciałem, bo znalazłem. Na Allegro u jednego gościa znalazłem te ryby, ale on chciał 60 zł za wysyłkę. No i powiem, niby nie, co się nie robi dla ryb, no ale 60 zł plus ryby, no to już mamy 200 zł, nie? No to 8 sztuk ryb i 200 zł. No ale na szczęście pewien znajomy wysłał mi te ryby PKS. Poszedł do niego, wziął te ryby, zapakował i za 2 godziny miałem u siebie. Ryby w bardzo dobrej kondycji były, więc no co, nie miały problemu z aklimatyzacją. Choć te barwniaki Thomasa są dosyć, powiedziałbym, bardzo odporne, znaczy bardzo, bardzo, bardzo tolerancyjne do parametrów wody. Nie musimy się zbytnio skupiać. Oczywiście trzeba dbać o akwarium, tak? Starać się, żeby było czysto. Woda była podmieniana. No i tak. No dobra. Teraz wróćmy prawie do teraźniejszości z lekką przeszłością, czyli ryby już dorosły. Okazało się, że jest 6 samców, 2 samice i podchodziły do tarła. Podchodziły kilka razy, ale
Niestety ani razu nie udało mi się, nie mi, tylko im, doprowadzić do wylęgu. Ikra została zawsze zżarta i trochę poczytałem na ten temat. Znaczy ogólnie, myślałem, że znajdę jakiś powód konkretny. A tak naprawdę powodu konkretnego nie ma, znaczy jest i nie ma. Myślałem, że to jakaś przyczyna, może bardziej, nie wiem, związana z czym. Zjadały ikry. O, jak ładnie się stroszą. Pięknie. No ale to doszedłem do wniosku, że po prostu może zbyt młode i niedoświadczone i troszeczkę nie tego. Samica wystraszona i pożarła. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz. No i nie było po prostu młodych. No i teraz stawiam na to, że może wreszcie się uda i wytrą się w ogólnym, bo mi chodzi o to, żeby się wytarły w ogólnym akwarium, nie odsadzać ich w mniejszy zbiornik i tam doprowadzić do tarła wylęgu opieki. Jeżeli mi się do końca roku nie uda, że będzie wylęg, no to zrobię ten myk i odłowię rybki i doprowadzę do tarła w tarliskowym akwarium. Co zaobserwowałem do tej pory? Jako że mam tutaj tylko dwie samice, a cztery samce, no sześć samców, no to jest może troszeczkę fałszywe ta obserwacja, ale myślę, że jakiś procent z tego, co zaobserwowałem, ma odzwierciedlenie w realiach. Co to takiego? Więc te pielęgnice również się nie łączą w pary, z tego, co zaobserwowałem. Tak jak na przykład część innych pielęgnic, czy jak skalary, czy paletki, tak? I żyją sobie w parach. Samce mają swoje rewiry, a samice są takie frywolne. Pływają raz do jednego samca, raz do drugiego. Jeden potańczy przy niej, drugi potańczy. Pokaże się, jaki jest, ma ładne kolorki. Zapali te swoje opalowe plameczki. Zobaczcie, o tak pięknie. O, ta córka. I samiczka, jeżeli sobie wybierze takiego samca, no to wtedy dochodzi do tarła. Samce na przykład wiedzą, gdzie jest fajniej na swój rewir. I jak teraz, to z ostatniej chwili, po zmianie tej aranżacji, jeden samiec od razu opanował korzeń skorupy kokosa, czyli to ten cały tutaj punkt. Przez to pozostałe samce, no niestety, musiały zająć peryferia. Jeden zajął tą strefę, drugi tą, trzeci gdzieś tam, czwarty tutaj sobie gdzieś pływa. I tak to wygląda. I czy do góry, w górnej strefie, tam patrzę, że są trzy ryby często w górnej strefie, w tym jedna samica. I tak nie jestem pewny, o co chodzi z tą samicą. To są takie moje pierwsze obserwacje i co wypatrzyłem w zachowaniu barmiaków. Naprawdę one są bardzo ładne. I jeżeli weźmiemy, o, to jest samiczka, o, a tu jest samiec i to jest ta niby para dotarła. To znaczy ona by chciała, ale nie jest pewna. On chce, ale ona nie chce na razie. Dopóki ona nie będzie chciała,
No to on będzie się tutaj stroszył pięknie. O, to jak ładnie tańczy. I powiem wam, że to jest druga ryba, na którą miałem, która jest naprawdę godna obserwacji. Poprzednie to są pielęgniczki boreli, tak zwane żółte, które mają też fenomenalne zachowania. No, dużo lepsze do obserwacji i podziwiania ich zachowań gatunkowych, to co się u nich dzieje w akwarium, czyli w domku albo na podwórku. No i tak, i ta samiczka sobie jak wybierze tego samca, no to podejdzie do tarła. No i tutaj to już albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. W każdym bądź razie, jeżeli podchodzą do tarła, no to częściej są takimi szczującymi, to znaczy no, trochę odganiają bardziej inne ryby. Co jeszcze zauważyłem, że jak się zmniejszyła zarośl akwarium, że akwarium jest mniej zarośnięte, no to te ryby się troszeczkę mniej pewnie czują. Są bardziej podekscytowane, nie, bardziej poddenerwowane. Więc przypuszczam, że lepiej jest, jak się ma bardziej zarośnięte akwarium, więcej kryjówek. To jest po prostu tylko z mojej obserwacji. No to tak właściwie no tyle naobserwowałem, nie? Oczywiście jak coś nowego zaobserwuję, no to oczywiście wam podam to na tacy w materiale filmowym. Są piękne. One są piękne. Bardzo lubią w ogóle się fotografować. Są ciekawe. To jest ta parka, która w cudzysłowie, która prawdopodobnie w tej nocy może złożyć. O, jak tańczył, widzieliście? Zachęca ją, żeby złożyła ikrę. I jest szansa, że tej nocy złożą, bo zauważyłem, że ona najczęściej właśnie jak wstaje rano i zajrzę do akwarium, no to patrzę, a jest ikra. Ikra jest szara. Naprawdę ją ciężko widać. I zawsze jest składana na kamykach. Nie? No to już poczytałem wcześniej, więc tych kamyków trochę powrzucałem, żeby wybrały sobie miejsce do tarła odpowiednie. Teraz tylko z nadzieją mam, że wytrą się tutaj. A jak nie, no to do innego zbiornika. Jeżeli chodzi o te dobieranie się w pary, to raczej nie dobierają się tak, jak to rozumiemy, czyli para na życie, do końca życia, czy tam do końca życia jednego z osobników, później sobie znajduje innego. Tylko po prostu samica raz się wytrze z jednym, raz z drugim. No to zauważyłem. Po prostu nie ma tak, że ewidentnie trzymają się razem non-stop i jakby małżeństwem nie są. Ja powiem, że takie bardziej freestylowe są te samiczki i lubią sobie raz skoczyć do jednego, a raz do drugiego łóżka. No dobra. Mam nadzieję, że ten króciutki film troszeczkę was zainspirował chęcią może nabycia tych zacnych, fajnych, ładnych. Choć jak mówię, że w sklepach młodsze osobniki są sprzedawane, więc one nie są takie atrakcyjne.
Także możecie przemyśleć sprawę. A nuż będziecie mieli dużo przyjemności z obserwacji tych ryb. Dodam, że to jest ryba, która jest trzymana naprawdę z niedużymi rybkami. Gubiczki, neonki, małe, spokojnie można tutaj wpuścić i one będą żyły, nawet nie będą prześladowane do ogólnego akwarium. Tylko wydaje mi się, że ja mam po prostu za dużo samców troszeczkę. No i wprowadziłem pewien chaos, bo gdyby było samic może więcej niż samców, troszeczkę by było spokojniej. A teraz jest sytuacja lekko irytująca dla nich pewnie. No dobra, widzimy się na następnym filmie. A ja zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję oczywiście za każdą łapkę w górę. To mnie inspiruje do dalszych filmów i przygotowywania dla Was materiałów z moich akwariów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Akwarystyka z pasją.